Panie, mam nowe wieści. Tak. Cóż, wydaje się, że walka przebiegła dokładnie tak, jak... Pokonamy pomioty, gdy zjednoczymy szlachtę, Anoro. To nie jest prawdziwa plaga. Cokolwiek wygadywał Kaelan w swej próżności. Za pozwoleniem, panie, ale niedługo pomioty mogą zdobyć nad nami przewagę liczebną. Kaelan prosił Orlesjan o wsparcie, prawda? Nigdy! Razem z Malikiem wypędziliśmy ich z kraju. Nie zamierzam ponownie wpuścić tu tych psów. Pomóż nam, ojcze. Sami sobie nie poradzimy. Ferelden przetrwa sam. Poprowadzę nas do zwycięstwa, Anoro. Musisz we mnie uwierzyć. Zabiłeś Kaelana? Kaelan umarł wyłącznie z własnej winy. Potrzebujemy pomocy. Zaatakowali nasz wóz. Proszę, pomóż nam. Chodź ze mną. Zaprowadzę cię do nich. Stary strażnik! Nadchodzi wróg! To zawsze musi się kończyć zabijanie. Już. Jak zechcesz. Jak zostałeś szarym strażnikiem? Rozumiem, że wolisz zachować to dla siebie. W porządku. Przepraszam, jeśli byłam wścibska. W porządku. Co? Już myślałem, że obudzę się po drugiej stronie. Albo wcale, zależy jak na to patrzeć. Lecz widzę, że jeszcze mnie nie zabiłeś. A, więc to przesłuchanie. Oszczędzę ci trudu. Nazywam się Zevran, dla przyjaciół Zev. Należę do antiwańskich kruków i przybyłem tu w jednym celu. Miałem zabić wszystkich ocalałych szarych strażników. Nie udało mi się. Ten elf jest krukiem? To by się zgadzało. To bractwo skrytobójców z Antiwy. Z tego co wiem, praktycznie rządzą tym krajem i żądają niebotycznych sum za swe usługi. Zgadza się. Dziwię się, że nie słyszeliście tu o krukach. W moich rodzinnych stronach jesteśmy dobrze znani. Niedokładnie. Byłem w okolicy, kiedy przysłano mi propozycję. Rozumiecie, kruki trochę podróżują. Pewien małomówny jegomość ze stolicy. Nazywał się Logan, czy coś podobnego? Tak, chyba tak.
Nie miałem. Gdyby mi się udało, wróciłbym do domu, a kruki poinformowałyby Logena o wykonaniu zadania. O ile nie dowiedziałby się wcześniej. Gdybym zawiódł, byłbym martwy. Przynajmniej powinienem umrzeć, jeśli chodzi o kruki. A wtedy nie musiałbym się widzieć z Logenem. Ja niczego nie dostałem, ale z tego, co mi wiadomo, kruki otrzymały za to znaczną sumę. Jakby się zastanowić, czyni mnie to biednym jak mysz świątynna. Trzeba przyznać, że życie antiwańskiego kruka nie jest dla ambitnych. Cóż, poza moim szczególnym brakiem ambicji mogę się tłumaczyć tym, że nie dano mi większego wyboru. Kruki kupiły mnie jako chłopca i to podobno po okazyjnej cenie. Ale nie daj się poruszyć mojej łzawej historii. Kruki nie są takie złe, dają ci wszystko, co tylko zechcesz. Wino, kobiety, mężczyzn, co tylko zapragniesz. Choć powiem w tajemnicy, że odprawa jest do niczego. Jeśli zamierzasz do nas wstąpić, lepiej się zastanów. Nie mam pojęcia, jakie macie z nim zatargi. Pewnie to, co zwykle, zagrażacie jego pozycji, tak? Poza tym nie jestem wobec niego lojalny. Zawarłem kontrakt na wykonanie zadania. A czemu nie? Nie płacą mi za milczenie. Nie, żebym wystawił je na sprzedaż. Możesz to uważać za darmowy dodatek. A jeśli zakończyłeś już przesłuchanie, mam dla ciebie propozycję, o ile zechcesz jej wysłuchać. Cóż, w dużym skrócie, nie udało mi się was zabić, więc już nie żyję. Tak to działa. Jeśli wy mnie nie zabijecie, zrobią to kruki. Chodzi o to, że ja lubię żyć. A wy należycie do takich, którzy potrafią sobie poradzić z krukami. Pozwólcie zatem, że będę wam służył. Jestem bardzo lojalny. Aż do chwili, gdy ktoś zaczyna mi grozić śmiercią za niewykonanie zadania. Ale to chyba nic dziwnego, prawda? Chyba, że zamierzasz zrobić to samo. W takiej sytuacji niewiele przemawia na moją korzyść. Co? Zabierasz z nami skrytobójcę? Czy to na pewno dobry pomysł? Najwyraźniej przydałby się nam także solidny kopniak w łeb. Ale się o niego nie dopraszam. To dobry plan, ale na twoim miejscu zwracałabym teraz większą uwagę na jadło i napoje. Zawsze warto tak robić. Niniejszym składam ci przysięgę wierności, ważną do chwili, kiedy zdecydujesz się mnie z niej zwolnić. Należę do ciebie. To właśnie przysięgam. Rzeczy samej. O, niech to szlak trafi. Tak. Jasna cholera. Tak.
bowiem wszyscy ludzie są jego dziećmi. Tak jak jeden jest świat, jedno życie, jedna śmierć. Kto się nawróci z wiarą nieskalaną mrokiem tego świata i nie przypala się, nie szydzi z nieszczęścia słabszych, lecz szuka pociechy w prawie i dziele Stwórcy. Nie przechwala, nie mówi się przypala, siostro, tylko przechwala. Pozna dobrodziejstwa płynące z błogosławieństw Stwórcy. Światło poprowadzi go ścieżkami tego świata prosto do następnego. Prosto, siostro, prosto. Poprowadzi go prosto do następnego. Nie zawaha się on przed słoniną i nie zazna strachu przed śmiercią, gdyż Stwórca go ochroni. Będzie dlań podstawą i... W pieśni nie ma mowy o żadnej słoninie. Robisz to specjalnie, co? Ja też. Ciekawe, dlaczego nie nauczyli mnie tej wersji, gdy byłem templariuszem. O, witaj, skarbie. W czym mogę pomóc? Na pewno chciała powiedzieć witajcie w imię Andrasty. Przestań mnie poprawiać. Co by zrobiła Andrasta? Nad tym się powinnaś zastanawiać. Andrasta nie była taką zrzędą. Gdzie tu zabawa w należeniu do zakonu, jeśli nie można choć trochę ponawracać niewiernych? Niech błogosławi cię Stwórca i Andrasta, jego oblubienica. Bowiem wszyscy ludzie są jego dziełem. Od najniższych niewolników do najwspanialszych.